Nadmierny wysiłek i urazy sportowe są najczęściej związane ze stanami zapalnymi, które mogą wystąpić w mięśniach, więzadłach, ścięgnach lub stawach. To właśnie stan zapalny wywołuje obrzęki i uczucie bólu. Podłożem tych symptomów jest zakłócenie równowagi pomiędzy mediatorami zapalnymi w tkankach objętych stanem zapalnym. Cytokiny pełniące rolę substancji przekaźnikowych biorą czynny udział w inicjowaniu każdego procesu zapalnego. To dzięki cytokinom możliwa jest komunikacja między komórkami układu odpornościowego podczas walki z czynnikami patogennymi oraz w celu ochrony tkanek przed uszkodzeniami. Niektóre cytokiny wywołują stany zapalne, podczas gdy inne je hamują. Zasadniczo stan zapalny jest niezbędną reakcją układu odpornościowego, lecz dla zachowania dobrego stanu zdrowia bardzo ważne jest utrzymanie równowagi między nimi. W zależności od tego, jaki rodzaj cytokin przeważa, rozróżniamy dwie zasadnicze fazy stanu zapalnego – ostrą i chroniczną. Ostry czy też przewlekły stan zapalny jest następstwem zaburzenia równowagi między elementami układu odpornościowego. W tym wypadku niezwykle ważną rolę odgrywają enzymy, ponieważ posiadają zdolność celowego działania na intensywność reakcji zapalnej i przywracają ją do naturalnego poziomu. Wobenzym to połączenie enzymów naturalnego pochodzenia o wysokim stopniu koncentracji, które regulują przebieg zapalenia. Oto w jaki sposób to się dzieje. Tabletki zawierające enzymy są powlekane, dzięki czemu uzyskano gwarantowaną ochronę ich wnętrza przed działaniem kwasów żołądkowych. Następnie tabletki ulegają rozpuszczeniu w jelicie cienkim, czemu towarzyszy uwolnienie enzymów. W dalszej kolejności enzymy te są transportowane przez błonę śluzową jelita do krwi. Aby zapewnić możliwie najlepsze wchłanianie enzymów z jelita cienkiego, tabletki powinny być przyjmowane na czczo, między posiłkami. Zwiększona koncentracja enzymów we krwi wymusza pojawienie się inhibitorów, między innymi alfa-2 makroglobuliny. Podczas przyłączenia dwóch cząsteczek enzymów następuje zmiana w jej budowie strukturalnej. Enzymy zostają uwięzione, a miejsca przyłączenia czynników zapalnych, m.in. cytokin, odsłonięte. Następuje ich trwałe związanie i zniszczenie. W konsekwencji równowaga między elementami układu odpornościowego zostaje odzyskana. Oznacza to łagodniejszy przebieg stanu zapalnego, a symptomy takie jak obrzęk czy uczucie bólu ustępują. Wobenzym wykorzystuje naturalną i sprawdzoną zdolność enzymów do łagodzenia ostrych i chronicznych stanów zapalnych. Stan zapalny znika wraz z bólem.